make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing we will. Konferencji prasowej zorganizowanej przez tak zacne grono reporterów. Moi kochani, zanim rozpoczniecie burzę pytań skierowaną do mnie, chciałbym na wstępie powiedzieć wam kilka słów o sobie. Moi drodzy, moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się dokładnie tak jak sport każdego człowieka. Niczym, absolutnie niczym nie różniłem się od swoich koleżanek i kolegów, którzy w wieku 7-8 lat trafili na przystań żeglarską, ponieważ ciągle w głowie mieli jedno pytanie. Jak to jest, że łódka nie ma silnika, a płynie? Nie potrafiłem znaleźć nigdzie odpowiedzi, poprosiłem swoich rodziców, trafiłem do klubu żeglarskiego. Tak rozpoczęła się moja przygoda, która z czasem zamieniła się w szaleńczą pasję, a w pewnym momencie również była dla mnie pracą i sposobem na bardzo ciekawe i wspaniałe życie. Kiedy moje żeglarstwo stało się żeglarstwem wyczynowym, jako 15-letni chłopiec dostałem pierwszy, najcenniejszy i najwspanialszy strój, czerwony dres z napisem Polska i z wyhaftowanym orłem na piersi. To było dla mnie wspaniałe przeżycie, coś, o czym śniłem i o czym marzyłem, kiedy w wieku 15 lat zostałem zakwalifikowany do reprezentacji Polski i miałem szansę wystartować w Mistrzostwach Europy Juniorów w żeglarstwie. Tak naprawdę nigdy nie myślałem, że moja żeglarska droga będzie taką, jaką była, że trafię na tak daleki i odległy zakątki świata, że będę rywalizował z najlepszymi żeglarzami na świecie. Cieszyłem się swoim żeglarstwem, bawiłem się, wykorzystywałem każdą chwilę na to, żeby czerpać z tego dużo radości, a ta radość i przyjemność zamieniła się w moją sportową pasję. Dziękujemy. Czy możemy zadać teraz kilka pytań? Tak. Proszę bardzo, najpierw Małgosia. Co panu najbardziej podoba się w żeglowaniu? Magia żeglarstwa trwa do dzisiaj. Kiedyś ekscytowało mnie to obcowanie z przyrodą i z naturą. Później możliwość rywalizacji, pokonywania konkurentów i samego siebie. Dziś żeglarstwo jest dla mnie wyznacznikiem tego, żeby zawsze pamiętać o tym, że dookoła nas są żywioły, wiatr i woda. Trzeba mieć do nich respekt i szacunek. Tak jak trzeba mieć szacunek do drugiego człowieka. Żeglarstwo uczy mnie i najbardziej pociąga mnie w żeglarstwie to, że wypływając z portu trzeba mieć w głowie i pamiętać zawsze o tym, żeby szanować drugiego człowieka, żeby rozglądać się i na każde wyzwanie kogoś na morzu zrobić wszystko, żeby mu pomóc, ponieważ następnego dnia to właśnie ja albo mój brat będzie potrzebował pomocy i tylko dając życzliwość innym ludziom i niosąc im pomoc, tej pomocy możemy oczekiwać. Dzisiaj jest to najpiękniejsze. Żeglarstwo codziennie przypomina mi o tym, żeby szanować innych ludzi, żeby mieć duży dystans do swoich, nieraz można by powiedzieć, wspaniałych możliwości i umiejętności. Ponieważ każdego dnia żeglarstwo to jest obcowanie z olbrzymimi, nieujarzmionymi przez nikogo żywiołami, wiatrem i wodą.
proszę, Mati. Można mieć konkluzję, że żeglowanie taką, że już się nigdy nie będzie mogło pływać? Żeglarstwo, a to nowoczesne żeglarstwo, w którym ja miałem przyjemność uczestniczyć, wymaga niezwykłej sprawności koordynacji ruchowej. Jest niezwykle dynamiczne i szybkie, a co za tym idzie, również kontuzjogenne. Zdarza się tak, że zawodnicy doznają kontuzji i są wyeliminowani z rywalizacji na wiele tygodni. Ja sam również odniosłem kiedyś taką kontuzję i przez 3 miesiące nie mogłem trenować i startować w zawodach. Łódka, na której ja żeglowałem, pływa do 50 km na godzinę po wodzie. Jest to taka konstrukcja, jak możecie tutaj zobaczyć, w której dwie osoby wiszą z dala od łódki. To jestem ja w latach swojej świetności. I ta łódka w jednej chwili może się przewrócić. Liny, na których jesteśmy zawieszeni, działają jak katapulty, więc no, moi drodzy, to się po prostu zdarza. Szukam takiej łódki, żeby ją zobrazować. Jak widzicie, to różni się trochę od tych żaglówek, które możecie zobaczyć tutaj w Olsztynie. Żagle są przezroczyste, łódka ma na bokach skrzydła, dwie osoby wiszą na trapezach z dala od swojej łódki, a łódka jest tak skonstruowana, że jeżeli się zgoduje i nie będzie się na niej od razu balastowało, to się przewróci. Łódka waży 70 kg, a ma 60 metrów kwadratowych żagla, przez co jest niezwykle zaskakująca i bardzo dynamiczna. Więc kontuzje zdarzają się, one są wpisane w charakter tego nowoczesnego żeglarstwa. Proszę, Max. Nagrody. Jakie dostawałem nagrody? Gdzie? Moi drodzy, zwykle to było tak, że nagrody zawsze dostawaliśmy na koniec zawodów, jeżeli na to zasłużyliśmy. Miałem przyjemność otrzymać nagrodę od Królowej Hiszpanii. Miałem przyjemność uzyskać puchary. To też jest hiszpański, z północy Hiszpanii, za mistrzostwo Hiszpanii. Były to medale w mistrzostwach Australii, w mistrzostwach Polski, w mistrzostwach okręgu, czyli takie bardzo, bardzo proste, pierwsze momenty rywalizacji. Ale zwykle były to nagrody, które otrzymywałem po zakończonych zawodach. Miałem również przyjemność otrzymać stypendium prezydenta miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia sportowe oraz również otrzymałem dyplom od prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za wybitne osiągnięcia żeglarskie. Więc miałem przyjemność w swoim życiu odbierać nagrody od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byłem zaproszony również do premiera. To były takie momenty bardzo wspaniałe, kiedy ktoś doceniał moje zaangażowanie, moje wyniki sportowe. Ale najpiękniejsze i najwspanialsze trofeum, tak jak już wam powiedziałem na początku naszej rozmowy, to jest ta statuetka człowieka, który potrafi rywalizować pewnie. Proszę. Zrezygnowałem z tego, co
zajmowało cały mój czas. Nie ścigam się jako żeglarz, natomiast uczę młodzież żeglarstwa. Pracuję jako trener kadry narodowej juniorów w klasie 29er. To jest bardzo żywiołowa i dynamiczna łódka, która wymaga od żeglarzy olbrzymiej wytrzymałości i koordynacji ruchowej. Mam dość duże pojęcie, jak na tej australijskiej konstrukcji żeglować skutecznie, ponieważ przez wiele miesięcy żeglowałem u wybrzeża Australii na bardzo, bardzo podobnych łódkach i dzisiaj swoją wiedzę i doświadczenie przekazuję młodym żeglarzom przygotowując ich do zawodów z Pucharu Europy, do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Polski. Pracuję z nimi w wakacje, pracuję z nimi w okresie świąt. Wtedy, kiedy nie pracuję tutaj z Wami, oddaję się swojej żeglarskiej sportowej pasji. Dziękuję. Szymon? Jakie miał Pan osiągnięcia? W mojej długiej żeglarskiej historii zwyciężałem, ale więcej przegrywałem. Przegrywałem, na swoich porażkach uczyłem się, jak przygotowywać się do zawodów, żeby być silniejszym, mądrzejszym, żeby się nie denerwować, tak jak Wy czasami denerwujecie się przed swoim sprawdzianem, bo w życiu sportowca zawody to takie sprawdziany klasówki, których trzeba jak najlepiej wypaść. Zdobywałem medale w Mistrzostwach Polski, z którym bardzo, bardzo się cieszyłem. Miałem przyjemność walczyć i wybrać w Mistrzostwach Świata. Zdobyłem medal w Mistrzostwach Europy. Jedno z trofeów, które tutaj do Was przyniosłem, to jest również medal z Mistrzostw Australii z 2007 roku, kiedy rywalizowałem na antypodach, walczyłem z najlepszymi żeglarzami świata o to trofeum, ponieważ Australia to jest kraina żeglarzy i tam rywalizacja jest niezwykle wyjątkowa i trudna. Miałem również przyjemność zdobywać puchar od królowej Hiszpanii, która wręczała mi taki puchar w swojej letniej rezydencji na Majorce. Moi drodzy, to były te większe osiągnięcia. Miałem przyjemność startować w Igrzyskach Olimpijskich, ale jedno z najcenniejszych moich trofeów, które mam, to jest właśnie to, które przyniosłem. Jest to główne trofeum Fair Play, przyznane mi przez Polski Komitet Olimpijski za to, że potrafiłem rywalizować w sposób szlachetny, nie zwyciężać za wszelką cenę, pomagać innym sportowcom, swoim konkurentom, by o zwycięstwie decydowały umiejętności sportowe i wiedza żeglarska, a nie to, czy ktoś ma lepszy czy gorszy sprzęt. Kiedyś bezinteresownie pomogłem swoim największym konkurentom, kiedy mieli problem ze sprzętem i ich życie było zagrożone i doceniła to kapituła Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to jest takie w tej chwili, patrząc z perspektywy czasu, moje najcenniejsze trofeum, które tutaj do Was przyniosłem. Proszę, Jędrek. Jak nazywa się Pana pierwszy partner? O, to trudne pytanie. Moi drodzy, ja w swoim życiu pływałem zawsze na łódkach dwuosobowych. Początki moje były na optymiście, pewnie kilkoro z Was miało przyjemność również żeglowania na tej małej, choć wtedy była dla mnie bardzo duża, bardzo, bardzo szybka i niezwykle groźna łódka. Natomiast później żeglowałem już w zespołach, w teamach żeglarskich. Żeglowałem na kadecie z przyjacielem moim z ławki szkolnej, jako piątoklasista, miał na imię Piotr, a swoją taką już, wydaje mi się, profesjonalną rywalizację jako 17-latek
rozpocząłem z kolegą Mariuszem, który był również moim kolegą z klasy w szkole mistrzostwa sportowego w żeglarstwie, bo do takiej szkoły uczęszczałem i z nim odnosiłem pierwsze swoje sukcesy na arenach międzynarodowych. To był Mariusz Rudziński, dzisiaj dyrektor pracujący w Holandii, zarządza Europą Środkowo-Wschodnią. Często, jak mamy okazję, to spotykamy się i wspominamy dawne lata. Okay, proszę, Kubuś. Czy lubi Pan żeglować? Żeglarstwo wpisało się w mój charakter i w moją osobę tak mocno, jak widzicie po tych skromnych pamiątkach, które ze sobą zabrałem, że właściwie nie wyobrażam sobie życia bez żeglarstwa. Skąd się to wzięło? Moi drodzy, pewnie dlatego, że żeglarstwo jest taką olbrzymią niespodzianką, ponieważ nigdy nie wiemy, co nas spotka na wodzie. I to wcale nie musi być ocean. Coraz częściej żegluję na jeziorach, coraz częściej zwiedzam i podziwiam zakątki naszych mazurskich jezior, które są bardzo urokliwe i wspaniałe. Spotykam ciekawych i wspaniałych ludzi podczas takich rejsów, podczas mojego obcowania z żeglarstwem. I właściwie to kocham w żeglarstwie, to lubię w żeglarstwie i za to podziwiam żeglarstwo, że ono takie jest. I nie wyobrażam sobie, żeby jednego dnia zabrakło w moim życiu właśnie tego. Nie tego słowa, tylko tego przebywania w przyrodzie, naturze, wśród ludzi mądrzejszych od siebie, od których wiele ciągle może się nauczyć. Proszę, Bartek. Dlaczego Pan wybrał żaglówki, a nie na przykład kajaki? Tutaj Wam powiem, że na tą decyzję olbrzymi wpływ mieli moi rodzice. Ja mieszkałem w Mikołajce, w centrum Mazur. Tam się wychowywałem i tam moją wielką inspiracją były żaglówki, które żeglowały szlakiem wielkich jezior mazurskich. Ale równolegle, oprócz żeglarstwa, grałem i trenowałem piłkę ręczną. Odnosiłem niezłe sukcesy. I kiedy jako 14-letni chłopiec dostałem propozycję od trenera z Zagłębia Lubin, żebym właśnie tam udał się do szkoły średniej, do liceum, żebym tam trenował i tam grał w piłkę, moi rodzice postanowili zainspirować mnie i skierowali mnie do szkoły mistrzostwa sportowego, która była w Mrągowie, bardzo blisko domu, pewnie w trosce o moje bezpieczeństwo, żebym daleko od domu nie musiał się uczyć, nie był dala od swoich ukochanych rodziców. I rozpocząłem naukę w szkole mistrzostwa sportowego w żeglarstwie, ponieważ równolegle żeglowałem i latem, i zimą na łódkach, i latałem na bojerach, odnosząc sukcesy. I rodzice zainspirowali mnie, mówiąc, żebym spróbował profesjonalnej szkoły i profesjonalnego treningu, a jeżeli zdecyduję inaczej. I po zakończeniu klasy ósmej, bo tak kiedyś wyglądała szkoła podstawowa, będę chciał rozwijać swoją pasję jako piłkarz ręczny, to podejmę decyzję, a oni się z tym zgodzą. No i niestety, po tym roku tyle wspaniałych rzeczy wydarzyło się związanych z żeglarstwem, że nawet nie myślałem o tym, żeby wędrować do Zagłębia Lubina. Proszę, Lio. Czy Pan lubi zawody żeglarskie? Tak. Uwielbiam zawody żeglarskie. Uwielbiałem w nich rywalizować, ponieważ zwykle zawody żeglarskie trwają 4 albo 6 dni. W ciągu trwania jednych zawodów żeglarskich dzieje się bardzo dużo podczas rywalizacji żeglarzy. Zmieniają się często warunki.
od deszczu po słońce, od bardzo silnego do bardzo słabego wiatru, co wymaga od sportowców, żeglarzy, niezwykłej koncentracji, olbrzymiej wiedzy i doświadczenia i nigdy tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto zwycięży. Dzisiaj uwielbiam oglądać, jak rywalizują moi młodsi koledzy, moi uczniowie. Jak mam tylko wolną chwilę, to robię wszystko, żeby uczestniczyć w takich zawodach, żeby je oglądać, żeby kibicować. I to wcale nie tym faworytom, tylko tym, którzy są na początku swojej żeglarskiej drogi. Często też przekazuję im swoje doświadczenie. Kiedy spotykam się z nimi w porcie, po zawodach, kiedy mogę coś powiedzieć na temat tego, jak oni żeglowali, uwielbiam zawody żeglarskie. Byłem również współtwórcą takich zawodów żeglarskich, które odbyły się tutaj, w Olsztynie. W 2006 roku zorganizowaliśmy takie zawody mistrzów. Mlekowita Olympic Cup tu w Olsztynie, na naszym małym jeziorku. Zaprosiliśmy najlepszych żeglarzy świata. Byli Japończycy, Brytyjczycy, Tuńczycy. Wszyscy ci, którzy rywalizowali i ścigali się o olimpijskie trofea, przyjechali do Olsztyna na nasze jezioro i tutaj wspólnie pokazaliśmy naszemu miastu, pokazaliśmy wszystkim miłośnikom i sympatykom żeglarstwa, że nie trzeba oceanu do tego, żeby pięknie rywalizować, tworzyć wspaniałą atmosferę i żeglować wśród wspaniałych ludzi we wspaniałych miejscach. Wspaniałe regaty, które do dziś są wspominane i miejmy nadzieję, że zostaną reaktywowane, ponieważ jest olbrzymia szansa, że kolejna edycja tych regat będzie zorganizowana w tym roku właśnie tu, w Olsztynie. Proszę. Proszę, Dawid. W którym kraju zdobył Pan Mistrzostwa Europy? Mistrzostwa Europy zdobyłem dwukrotnie. A właściwie raz było to Mistrzostwa Europy, a drugim razem był to brązowy medal w Mistrzostwach Europy Juniorów. Ten pierwszy w 1992 roku zdobyłem w Szwecji, rywalizując w bojerowej klasie DN, latając na bojera. A ten drugi zdobyłem w 1998 roku w Finlandii, gdzie ex aequo z załogą brytyjską sięgnęliśmy po trofeum mistrzowskie podczas Mistrzostw Europy po olimpijskiej klasie kontynentalnej, które były rozgrywane w Helsinkach. Dawid? Kiedy Pan zaczął ćwiczyć żeglowanie? Moja żeglarska przygoda rozpoczęła się, kiedy miałem 6, prawie 7 lat. Przyszedłem do klubu, bardzo mocno prosiłem o to swoich rodziców, żeby mnie zapisali. Brakowało mi kilku miesięcy, żeby spełnić kryterium, ale dano mi szansę i powoli rozpocząłem swoją przygodę żeglarską, która tak naprawdę zamieniła się w żeglarski sport po 3 latach. Czyli jak miałem 8-9 lat, to taki okres. Czy Pan uprawiał jeszcze jakieś inne sporty oprócz żeglowania? Oprócz żeglowania grałem w piłkę ręczną. A później równolegle, trenując żeglarstwo, uwielbiałem i do dzisiaj uwielbiam jeździć na nartach, pływać w pław. To są takie dwie moje troszeczkę mniejsze pasje, o których ciągle staram się pamiętać. I jak tylko mogę, to choć kilka razy w roku, staram się skorzystać z tych przyjemności. Więc jeżeli mam tylko wolne popołudnie, to na pewno można mnie spotkać na basenie i wielu uczniów 101 na tych pływaniach rocznickich mnie spotyka. Jak również na stokach, głównie naszych polskich, ponieważ przez wiele lat swojej sportowej kariery
musiałem przebywać poza granicami kraju. Nie było mnie w kraju i te zaległości, które przez lata powstały, staram się teraz nadrobić. Więc jak tylko mogę, żegluję szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, jak tylko mogę, jeżdżę na narty do Białki Tatrzańskiej, do Zakopanego. Korzystam z uroków naszych wspaniałych gór i wspaniałej gościnności Mazurów czy Górali. Dziękujemy. Dziękuję. Proszę bardzo pana. Serdecznie. I bardzo dziękujemy, że pan przyszedł. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.